Co pan tu robi? Nic. Naruszył pan teren prywatny. I wałęsa się pan. Tak, to włóczęgostwo. Nie widziałem znaków. A to co? Graffiti? To kurde nie graffiti, to znak. On nie umie czytać. Przeczytam go. To kurde teren prywatny. Obcym kurde wstęp wzbroniony. Czyli kurde tobie. On to wszystko oznacza? Tak. Gdybyście kurde napisali po angielsku, to bym kurde zrozumiał. On myśli, że jest śmieszny. Nie śmieje się, ani ja. Wolnego, panowie. Źle zaczęliśmy znajomość. Co pan tu robi? Nic. Wkroczył pan na cudzy teren. Wałęsa się pan. Właśnie. Nie zauważyłem żadnych znaków. A to co? Graffiti? Gdzie tam? To jest właśnie znak. Odczytam ci go. Teren prywatny, obcym kurwa wstęp wzbroniony. Obcym, czyli kurwa tobie. Aż tyle? Tak. Gdyby to kurwa było po angielsku, to może bym coś kurwa zrozumiał. Myśli, że jest dowcipny. Nie śmieje się, ja też nie. Zaraz. Chyba źle zaczęliśmy tę rozmowę. Co pan tu robi? Nic. Wszedł pan na teren prywatny. Czyżby? To wtargnięcie, nie widziałem znaków. A co to jest? Graffiti? To nie jest pieprzone graffiti, to znak. Nie umie czytać. Ja mu to przeczytam. To pieprzony prywatny teren. Żadnych pieprzonych intruzów. To aż tyle słów? Gdybyście to napisali po pieprzonym angielsku, to bym zrozumiał. To zabawne? Nie dla mnie. Zaczekajcie. Źle zaczęliśmy.